Ja muszę klasnąć, żeby Damian zsynchronizował. Cześć Damian. Hej Miśki, to jest finał Hotelu Paradise i mamy dzisiaj bardzo, bardzo specjalnego gościa. Gdzie? No przyznajcie, że się tego nie spodziewaliście. Ja też. Ja też się tego nie spodziewałem. Udało nam się, jest to piękny crossover episode, jako taką inicjację wszystkiego. Zanim cokolwiek innego zrobimy i zanim zapomnę, musisz się podpisać na wsie. Dobra. Możesz gdzie chcesz. Uwaga. Z tyłu to mniej będzie widać, możesz tu mu na szyi. Pierwszy raz się podpisuję na wsie, więc nie chcę zrobić tak, żeby go uszkodzić. Opa. Pięknie! Mogę zostać lekarzem, mam takie pismo brzydkie. Nie, wszystko widać, jest pięknie, jest to uwiecznione, moi drodzy. Jesteśmy tutaj, żeby obejrzeć finał sezonu. I w ogóle siedzimy tutaj z finalistą, tak? Dostałeś się tak daleko. Ja cię kibicowałam przez całą drogę, także wiesz, trochę mam takie uczucie, jakbym dziecko wychowała, wiesz. Cześć, mamo. Nazywam się Klaudia Eldursi i witam w hotelu Paradise. Dobra, to od razu pierwsze pytanie. Jak dużo widzieliście Klaudii Eldursi? Tyle, co było w tym programie pokazane, czy ona gdzieś się pojawiała? Nie, jeszcze? Nie. Jeśli chodzi o moją drogą Klaudię, to pojawiała się w sumie wtedy, kiedy tylko miała, czyli z listami. Czyli tak, jak zresztą w programie widzicie, to tylko w tych momentach ją widzieliśmy. To tylko potwierdza moją teorię, że to jest najlepsza praca na świecie. Ona prawie nic nie musiała zrobić i siedzi sobie na Bali i dostaje pieniądze. Ci powiem, że z jednej strony tak, ale z drugiej strony też na to zapracowała, tak? No, że, tak. Że jednak nie każdy ma możliwość takiej pracy, ale to też jest w jakiś sposób też ciężka praca, bo mimo wszystko to też się pewnie teraz zmieniało z biegiem sezonów, jak jest, ale załóżmy nasz sezon, też słuchajcie, trzeba dbać o wygląd, to też już jest jako praca. Stać załóżmy na tym słońcu cały czas, to też już jest tragedia, bo wiadomo, że czasami załóżmy mieliśmy jakieś różne zadania, no to nie jesteś w stanie tego nakręcić od razu, czyli przechodzisz, załóżmy, mówisz tak, jak załóżmy teraz tutaj powiedział, masz telefon, nagraj mnie. Bo tam jednak to jest taka produkcja, że potrzeba czasu, nie? No tak, no kilka razy coś wchodzi. I ci powiem, że nie każdy też ma taką pewność siebie, żeby być taką Klaudią. No tak, wiadomo. Więc ja tutaj akurat bronię panią Klaudię serdecznie. Ale tak, fakt, zgodzę się, że dla niektórych no to najlepsza praca na świecie. W sumie z drugiej strony, przepraszam, co wam to? O co teraz tu chodzi? Mieszkańcy tego hotelu przez 8 tygodni zawierali pakty, sojusze, deklarowali uczucia i kierowali się emocjami. Okej, okay, Chris i Marietta, jak oglądałam, to czułam, że to jest coś real, prawda? W tamtym momencie to było, no, takie prawdziwe. Znaczy, no, możemy teraz już otwarcie powiedzieć, że Chris jest w związku z inną dziewczyną i tam mają dziecko i w ogóle. Tak, tak. Ale wtedy miałam wrażenie, że faktycznie jakaś taka nić takiego fajnego porozumienia jest pomiędzy nimi. Było. Wszystko po to, by tworząc związki mogli przetrwać w raju jak najdłużej. Co tydzień hotel opuszczali single, a pozostali... O, Maciej! I Sandra! Ale, bo Sandra to też była dość ciekawa postać. Bardzo. Jakoś tak się działo, że Sandra była taka, jak ja to oglądałam, wiesz, z perspektywy widza, Sandra była taka, no, typiara, no nie? A potem nagle Sandra, jak tam z Maćkiem się poróżnili, to Sandra nagle jej tak przeskoczyło i tak zaczęła cały czas być przeciwko wam wszystkim. Bardzo też to było takie dla mnie iconic, jak Sandra została przywrócona, żeby zaraz znowu wylecieć. Jaka była wasza jakby wewnętrzna, jak na przykład, o, Sandra została wywalona, albo nie, jeszcze tam była i sobie gadaliście w jakimś kręgu ludzi bez niej. Co wiesz, mówiliście? Wiesz co, to że tak powiem, każdy uczestnik patrzy na drugiego w tym programie. No. I teraz pytanie brzmi, jak ktoś będzie się zachowywał w danym momencie. No i Sandra po prostu pewnie popełniła parę takich, może nie tyle błędów, ale po prostu taktycznych, złą może taktykę jakąś obrała, że później faktycznie ci wszyscy uczestnicy jakoś tak jej nie lubili. Nie to, że nie lubili, ale może... Jakby to no, szczerze, wiesz, szczerze. Po prostu, słuchaj, miała złą obraną taktykę. Dobra, dyplomatycznie. Krok po kroku zbliżali się do wielkiego finału. Nie było łatwo dotrzeć aż tutaj. Mogli zrobić to nieliczni. A jak tam siedzieliście we trójkę, w sensie trzy pary, że jeszcze Adam był z Violą, to ty czułeś to, że będziesz w finale, czy że nie, czy że w ogóle nic, jak? Chris był z Adamem, to byli koledzy. Ja byłem pewny, że ja bo nie znałem zasad tego programu. Ja idąc do tego programu, słuchaj, nie oglądałem ani jednego odcinka tego Hotelu Paradise. W sensie tego zagranicznego. Tak, ja tam po prostu wbiłem przed te kamery i mówię, co się wydarzy, to się wydarzy. Nie wiedziałem, na czym polega też ten ostatni etap, czyli jak siedzieliśmy i oni nie powiedzieli wam? Nie. Tam nam nic nie mówili. Jak ja siedziałem z nimi, to ja byłem pewny, że ja odpadnę, tak? Bo jednak Adam w tamtym momencie miał władzę nad
większością tych uczestników. Okej, ja mówię, doszedłem, mówię, będę, mówię, trzecie miejsce, mówię, kurwa, nie spodziewałem się tego. Ja byłem pewny, że odpadnę po 2 tygodniach, a tutaj zaskoczenie. Znaczy, wiesz, problem jest taki, że z tego programu ciężko jest odpaść, bo jak ktokolwiek odpada, to go zaraz znowu przywracają i to tak koło Macieju. To ci powiem, że to było tak creepy troszkę, w sensie creepy. Dla niektórych creepy. Jak Sandra wróciła, nie? To Maciek po prostu się modli. Mówi pan, co tu się wyrabia? O, jeśli chodzi o takie relacje, no to faktycznie, słuchaj, można się przerazić. Nagle ktoś odchodzi, cieszy się, a tu nagle znowu wraca. Ale o sile ich charakterów świadczą niemal idealne związki. Ja sobie nie wyobrażam mieć tutaj innej partnerki niż Martyna. Na pewno jest to bardzo wyjątkowe uczucie i na pewno nie spodziewałam się go tutaj. Marietta i Chris oraz Martyna i Latino. Oto finaliści pierwszej edycji. Jeszcze jedno pytanie. Nie spoileruj mi nic, ale na czym polega ten finał? W sensie, na jakiej podstawie ta wygrana para jest wybierana? To mam nie spoilerować. Tak? A dobra. Dobra. Na skutek tajnego głosowania byłych mieszkańców hotelu swoje klucze oddali Adam i Viola. To był szok dla wszystkich. Ale mi się wydaje, że Adam zapracował na to, wiesz, trochę. W sensie, no kurczę, Adam robił dużo takich sytuacji, bardzo takich snek sytuacji. Mm-hmm. I potem ci ludzie, którzy tam siedzieli, mieli takie, dobrze, k***a, przyszedł czas. Teraz moja zemsta będzie słodka. Wiesz, może to, że tak powiem, to było głosowanie anonimowe. To może tylko dlatego tak, no. Bo jakby było oficjalne, to sądzę, żeby się przestraszyli. Ale to baliby się, że nie wiem, Adam przyjdzie do nich. Nie mam pojęcia. To jest dobre pytanie. No chłop, wiesz, statki dokuje, no to siłę ma, tak? Potężny człowiek. Wczorajszy dzień był pełen wspomnień, a telefony do rodzin sprawiły, że w hotelu ogłoszono niemal stan powodziowy. Czy są gotowi na finał? Pewnie, że nie. To dla nich najważniejszy dzień w dotychczasowym życiu. Na to nigdy nie jest się gotowym. Ale cóż, pędzą do finału jak francuskie TGV na lazurowe wybrzeże. Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe miejsce, wyjątkowy dzień. Pan lektor to też często... Zajebisty człowiek. Częsty temat na moich odcinkach ogólnie. Bardzo zajebisty człowiek, naprawdę, bardzo mądry, fajny. Pary, kocham cię. O, mi tak nie powiedziałeś. Marieta, kocham cię. No, dzięki, teraz już się nie liczy. Kocham was wszystkich. Super. I finaliści hotelu Marietta! Chris! Wiesz, to trochę to jest dla mnie surrealistyczne, że oglądam to z tobą, wiesz? Po 2 lata już oglądam ten program. W sensie, no bo rozłożyły mi się te odcinki na 2 lata i jakby doprowadziliśmy do tej sytuacji, która jest teraz. No ja też wiem na to. Mamy chusteczki. Blondino Latino! I Martyna! I Martyna! Dobra, to teraz pytanie, które prawdopodobnie wielu widzów chciałoby zadać. Skąd się wzięło, że blondino latino? Trenowałem kiedyś judo. Trener mnie nazwał blondyn, a latino dlatego, że tam w pewnym wieku byłem na Karaibach i tak jak właśnie kochałem wcześniej już, załóżmy, piosenki Shakira, Enrique Iglesias, to były moje takie rytmy, gdzie faktycznie czułem się w nich lepiej niż w domu. To stwierdziłem, że będzie blondino latino. Dawałem sobie za 3 tygodnie, tak naprawdę. A jestem już 8 tydzień. I chudy szczurdy. I bez brody, w ogóle inny człowiek. Czas na ogarnianie piękna. Balijski Departament Beauty wkracza do akcji. Hello, hello girls, hello. Hello. For me and Chris, yeah? Dobra, chłopaki. Do zobaczenia. To jest trochę jak wspomnienia z wakacji, mi się wydaje, a trochę jak wspomnienia z, na przykład, z liceum. No bo jednak długo tam byliście razem. Dla mnie to jest wspomnienie takie, bo ja to wcześniej tylko raz widziałem. I to w telewizji tylko oglądałem, czy tam na playerze, nie? Więc dla mnie to jest po prostu rozpoczęcie jakiegoś też nowego etapu w życiu. I to jest, wiesz, patrzę na to i wiesz, i mówię, ja cię kręcę. Aż się tak dziwnie robi w organizmie, jak na to patrzę. Boże, jaka jestem szczęśliwa, Martyna. Jaka jestem szczęśliwa teraz, nawet sobie nie wyobrażasz. Ale jestem szczęśliwy, widzowie. Ale jestem szczęśliwy. Nawet sobie nie wyobrażacie. Ale przez telefon czy przez paznokcie? Przez telefon, no co ty? Ja tutaj żyję, to jest mój dom! A to jest dzień dobry. Mój chłopak! Chris, nazywam się Chris. Nie, on Krzysiek. Krzysiek, ale Chris. On mieszka w Londynie od iluś tam, od 16 lat. Od 16 lat, tak. Ale powiedz mi szczerze, czy wszystko u was dobrze? Nie macie do mnie żalu o nic, ani nic takiego? Tak, wszystko okej, okay. Wszyscy za tobą tęsknimy. Tak się cieszę, teraz już mam taki spokój. Bardzo się cieszę, że ją zobaczyłam, że im powiedziała, że wszystko jest w porządku. Ja wiem, że jest wszystko w porządku, bo ja znam swoją mamę. Cieszę się, że zobaczyła Chrisa, że mogłam jej przedstawić Chrisa. Jestem najszczęśliwsza teraz na świecie. Trzeba może być taka wystrojona. Wiem, ja też. Ja się boję, że nie zdążymy. Nie, zdążymy, spoko.
No czuję ekscytację i też jakby z drugiej strony takie przerażenie. Masz z nią kontakt jakiś do teraz? Jakiś tam mamy, to wiadomo, że to jest tak, wcześniej powiedziałaś z tym liceum. Wiesz, jak idziesz do liceum, to jednak masz tych znajomych, bo musicie być, tak? A po programie, no to jednak tam się gdzieś na samym początku mieliśmy, owszem, mocny. Taki, że też przyjeżdżała do mnie, czy też ja do niej. No, ale w dzisiejszym, że tak powiem, każdy musi robić swoje, tak? Bo z Maćkiem to wiem, że masz kontakt, nie, bo no, widzę na Instagramie, na TikToku. A z kimś jeszcze masz taki kontakt bardziej? Wiesz co, ja w moim życiu zawsze, jeśli chodzi o przyjaciół, to ich była garstka i że tak powiem, na palcach jednej ręki, tak? Czy takich ludzi, co można zaufać. I jeśli chodzi o po programie, owszem, mam tam z Matem ostatnio, załóżmy, byłem na imprezie, z Chrisem mam czasami taki też kontakt. Ale wiadomo, to jest taki kontakt, że każdy prowadzi tam swoje życie, ale raz na pół roku, raz na trzy miesiące, raz na miesiąc się tam odezwiemy do siebie. Ale taki, jeśli chodzi, załóżmy, takiego faktycznie przyjaciela mojego, z którym mogę powiedzieć, że mam codzienny kontakt, no to jest Maciek. Wy się nie znaliście wcześniej. No to zajebiście ten program wam zrobił, że się poznaliście i macie teraz taką fajną relację. To też, że tak powiem, był jakiś tam okres po programie, gdzie załóżmy utrzymywaliśmy, to nie było, że, tak, że od razu mieliśmy, wiesz, kontakt taki 2-4, nie? Tylko załóżmy tak narastało, że w pewnym momencie już przeżyli, mamy tyle tych przeżyć, tyle tego wszystkiego, że jednak no to jest mój przyjaciel, to mogę śmiało powiedzieć, nie? Zajebiście. Coś chciałam jeszcze, ale zapomniałam. Bo Chris i Matt to byli u ciebie w teledysku, Bajla Bajla, tak, no nie? A czemu nie Maciek? Dlatego powiedziałem, że to była kwestia czasu. W tym momencie to było od razu pół roku czy 4 miesiące po programie, no to miałem taki bardzo dobry kontakt wtedy jeszcze z Matem i Chrisem, że taki przyjechali i nakręcili. Wtedy właśnie Chris też poznał teraz obecnie swoją narzeczoną. Jezu, ale to tak wiesz, te naczynia połączone, że wszystkie te rzeczy jakby coś do czegoś doprowadziło, no nie? Chore. Chore, ale prawdziwe. I trzeba, żeby to wszystko się... Żeby Chris miał teraz dziecko, pierwszym triggerem było to, żebyście pojechali do programu, w którym trzeba chodzić dookoła basenu z gołą dupą. Jakby to jest niesamowite. Może nie z gołą dupą, bo tam ani razu nie chodziliśmy. No wiesz, o co chodzi. Musiał zaistnieć dupą w telewizji. How about you? Good, thanks. Oh. She's waiting for the lashes. Dzisiaj od rana prostuję swoje włosy w nadziei, że będą piękne na finał. Nawet dzisiaj się nie pomalowałam i nie piszczę z tego powodu. Na finale chcę się dzisiaj czuć piękna. To nieprawdopodobne, panowie, że nad nimi pracuje cały sztab ludzi, a my po prostu rodzimy się piękni. Z drugiej strony, skoro nie dziwi nas pit stop w Formule 1, to może potraktujmy to w ten sposób. Tak, tak, to najfajniejsze rajdówki, jakie widziałem. Are you going to be with us all night? Probably yes. Cool. Ale wsuwasz, Marietka, aż ci się uszy trzęsą. No. Ale wsuwasz, Marietka, aż ci się uszy trzęsą. No. Rzadcie dobre w hotelu? Tak, no mi smakowało, słuchaj, że tak powiem. Ja doceniałem to, że ktoś w ogóle, wiesz, mi przyniósł. I miałem śniadania, obiady i kolacje, nie musiałem sobie sam gotować. I było dobre. Wiesz, ryż załóżmy z jakimś mięskiem dobrym. Oczywiście, przepraszam, wegetarian. Ale naprawdę było fajne jedzenie. Cieszę się, że mogłem jakoś ci pomóc, żeby być sobą. A ja ci bardzo też dziękuję za to. Sorry, nie, no dzięki. Opierkowałeś jakoś energicznie. Że to tak naprawdę to w tobie siedzi. Jak wszystko spostrzegasz? No stary, powiem ci, że po rozmowach z tobą się bardziej otworzyłem, wiesz? Być i mieć w dupie wszystko. W sensie takim. Wiesz, o co chodzi. Rozumiem cię, stary. Być sobą. Być sobą. Bardzo się cieszę, że Latina przyszedł do programu. Bardzo mi dużo ten człowiek uświadomił. On jest taki otwarty, zdystansowany do wszystkiego i pokazał mi, że można mieć dystans do wszystkiego, można mówić, co się czuje i można mieć gdzieś, co ludzie myślą, więc naprawdę dziękuję, Latino, że tu jesteś. Dziękuję, Latino, że tu jesteś. Kocham cię, Chris. Nie wiem. Stary, jesteś tak z***istą osobą, że dziwi mnie, że dopiero teraz się otworzyłeś. Ciężko było. Naprawdę, Chris jest super osobą. Fajna tak osoba. Prywatnie? Bardzo fajna. Otwarta, uśmiechnięta, w ogóle nie szukająca żadnego konfliktu. Taka naprawdę... No on tam na początku programu jakoś tak się miotał, a potem się tak totalnie przyczepił do Mariety i już był spokojny. Wiesz, totalnie. Bo każdy przychodząc do programu, każdy ma filozofię, jak to będzie wyglądać. Ale mijają 2-3 dni i nagle w ogóle poznajesz, co to jest Hotel Paradise. I wtedy się to centralnie zmienia. A że Chris był też od początku, bo on był od pierwszego dnia, ja od drugiego, to w ogóle to była... Nie jest jestem w stanie tego wyjaśnić. Powiem ci, że walczyłem ze sobą codziennie. Bo chcesz jak najlepiej wypaść, nie? Tak naprawdę. Najlepiej wypadnie. Nie, to jest naturalne. To jest naturalne. Dokładnie. Dokładnie, stary. Dużo ludzi właśnie się gubi. W tym wszystkim. Że to jest nieważne, bo... Tak samo jak się chcesz przypodobać dziewczynie. To też jest naturalne. To też jest...
trochę. W sensie, no dobrze, dobrze mówicie, ale siedzicie tak we dwójkę, dwóch chłopów przy tym stoliku okrągłym, gadacie o tym i to takie, o, kółko filozoficzne. Dzień dobry, teraz powiem, jak życie ma być. No, słuchaj, nie przypadkiem dostaliśmy obok siebie jedzenie. Tak naprawdę, jak będziesz naturalny, idziesz na cię nie zaakceptuję, to w dupie to. A to jest, byłeś sobą, tak? Tak jest. Nie masz nic sobie do zarzucenia. Jak już wrócę do domu, to jestem pewny, że powiem wow, mega, naprawdę to jest najlepsza przygoda w moim życiu. Ja się na moje włosy muszę mieć sztos, nie? Ja robię. Jejku, jakie opalanie. Mordo, półtora miesiąca w pełnym słońcu. Ja tu się od was parę razy martwiłam, że się nie smarujecie, bo ludziom tam skóra schodziła. Pierwsze dwa dni mi tak zeszła, że normalnie miałem mapę. Wszędzie. Cieszę się, jestem przerażona, jestem ciekawa, jak to się potoczy, co to będzie. Prawda była taka, każde z nich zasłużyło na finał. Przez 8 tygodni pracowali na to swoją szczerością, zaangażowaniem i tym, jak dbali o siebie w związkach, które w prawdziwym świecie być może nigdy by się nie wydarzyły. Prawda jest taka, że każdy, kto poddymiał w tym programie, odpadł. A wasza czwórka to była taka czwórka, która no w sumie nikomu nie przeszkadzała za bardzo. Gdzieś tam sobie byliście, ty sobie tam gdzieś tańczyłeś nad basenem, Chris sobie chillował bombę na ślubu. Jakby nikomu nie robiliście jakoś za bardzo na złość w niczym i wtedy przeszliście do finału. Wszystkie osoby, które gdzieś tam cały czas kopały pod kimś dołki, kombinowały, jakieś strategie robiły, wszyscy polecieli. Karma wraca. Wow, wow, wow! Hello! Hello. Ale pięknie wyglądasz. A ty chyba jeszcze lepiej. Ale patrz, jak pasujemy do siebie. Jesteśmy oboje błyszczący. Hola! No, ej, ej, ej. Powiedz, jest dobrze. Jest dobrze. Wow! Ale ślicznie. Ładnie wygląda? Ślicznie. Mało się rzucili, zobaczyć, co się nie mogę, naprawdę. Wszystko zaczęło się od tego, jak przyszedłeś z tym ryżem, z truskawkami do mnie do gdybalni. I tu nasza historia się rozpoczęła. Tak było? Przyszedłeś do niej z ryżem, z truskawkami? Mhm. Nie pamiętam tego w ogóle. Ej, ale to ty jadłeś i jej słuchałeś. Takie coś było. Dobra, już pamiętam to. Pamiętam, że śmieszkowałam z tego, że ona tutaj duszę otwiera, ty byłeś taki, o, no, zajebisty. U nas to jest naturalne. Tak. Rozumiesz, tutaj nie ma w ogóle tak jakiejkolwiek... kłamstw i gdybania. Ja nie wyobrażam sobie być z innym partnerem w finale. Naprawdę cieszę się, że jestem z tobą w tym finale. A tylko dlatego, że się dostałem do finału, czy co? Tak, tylko dlatego. Rozumiem, to i tak dobrze. No kurwa, jesteśmy naprawdę finalistami, to już jest... Ten rok rozpoczęliśmy na pełnej p***dzie. Rok się zaczął i po prostu pierwszy miesiąc, ło. Drugi miesiąc... Mieście kwarantanny. W ogóle kiedy wywróciliście? My nic nie wiedzieliśmy, słuchaj. Mm-hmm. Nie mogliśmy sobie zaprzątać informacjami z zewnątrz. Mm-hmm. My mieliśmy się tylko skupić na tym, co jest w środku. Zero telefonów. Tak naprawdę się tylko dowiadywaliśmy od ludzi, którzy przychodzili... Pracować. Nie pracować. Co? To oni też nam nie mówili, bo to w końcu nie mamy się dowiadywać. Mm-hmm. Tylko ci uczestnicy, co przychodzili nowi. A, dobra. Do momentu, kiedy przyszedł ostatni tego, to mieliśmy jakieś informacje z zewnątrz, co się wydarzyło. Kiedy wy to kręciliście dokładnie? To był styczeń? Od stycznia do lutego, a pamiętam, że 28 lutego był chyba pierwszy odcinek, a my wróciliśmy 14 czy 15 do PL. No ostatni moment, bo jeszcze chwilę byście kwarantannę dostali, tak. Na mordę i tyle. No ja się śmiałem, bo jak wchodziłem do samolotu, to wszyscy właśnie byli w jakichś maseczkach, ja mówię, co tu się dzieje, a dzisiaj to normalne. Już za chwilę poznamy zwycięzców i solidnie przetestujemy ich lojalność. Witam w finale pierwszej polskiej edycji Hotelu Paradise. Hotelu Paradise. No masz rację, ma zajebistą robotę. Ale wiesz co, powiem ci, że mówię, nagrywam to już 2 lata, no nie? Wszystkie odcinki, wszystkie po kolei. I trochę też mam takie uczucie takiej pustki, że kurde, no. Po pierwsze, nie będzie kontentu tak łatwo, a po drugie, no to już też się jakby z wami trochę zżyłam, no nie? Z perspektywy oglądania. I to nie takiego oglądania, że ktoś sobie włączy na telewizorze i tam w dupie ma, gotuje. Tylko ja, wiesz, dosłownie siedzę i oglądam każdy odcinek bardzo uważnie, żeby i wszystko wyłapać, no nie? I rozkminiasz, nie? No. Co jak to? No to, że tak powiem, współczuję. No, a potem i tak nie pamiętam, jakich rzeczy mi montażyści przypominają. Witajcie. Jak się dzisiaj czujecie? Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ekscytacja, ostatni dzień. Tak. Marietto, czy spodziewałaś się, że to właśnie z Chrisem dojdziesz aż do finału? Nie spodziewałam się, że w ogóle dojdę do finału, a z Chrisem to już w ogóle. Ale w sumie chyba to jest najpiękniejsze w naszej relacji, więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj właśnie z nim. Ja mam nadzieję, że to wygramy. Bardzo bym tego chciał. Naprawdę.
Wow. Cześć! Boże, cześć, miło mi. Ludzie, którzy odpadali, to tam trafiali do pewnie jakiegoś drugiego hotelu na Bali, no nie? Tam dalej byli na Bali, tam ci wszyscy... Nie. Ci, jeśli chodzi o uczestników, którzy odpadali, no to Łukasz wraca do Polski. No właśnie, o to mi chodzi, że wszyscy chyba gdzieś tam zostali na Bali, a Łukasz wrócił do Polski i słuch po nim zaginął totalnie. I potem nagle go wyciągnęli... Bardzo fajny człowiek. Tak? Naprawdę, jeśli chodzi o Łukasza, to uśmiechnięty, szczery, przyjazny. Nie no, super. Złego słowa, nie mogę o nim pomylić. Bo on i Lexi wrócili do Polski, no nie? Tak. A cała reszta gdzieś tam została, żeby albo go ich przywracać, albo coś inaczej, tam. Inaczej, Szymon i Ola też wrócili do Polski, ale później... A, przylecieli znowu. Okej. Okay. A właśnie, jak wy lecieliście tam, to lecieliście jednym samolotem? Nie. To aż tak było przekminione, żebyście się nie poznali wcześniej? Tak. Ale jazda, takiego drugiego się nie spodziewałam. Chciałbym cię bardziej poznać. Tylko czy ty tak czujesz tak samo, czy dla ciebie to jest też gra, żeby zostać? To znaczy powiem tak, chcę cię lepiej poznać i jeżeli rzeczywiście mi uwierzysz, to z mojej strony możesz być pewny, że kto by tam nie przyszedł, to jakby to nie zmieni mojego nastawienia. Marietto, wskaż nam proszę swojego wybranka. Już wtedy z Violą byłem. Z Violą gadałeś chociaż raz po programie? A. Bo tak miałam wrażenie, że taka... Nie. Trochę, że od niej taka antypatia jakaś była. Wiesz, ja nie jestem człowiekiem, który że tak powiem, długo... Nie mam osób, których nie lubię. Ewentualnie jak kogoś może nie trawię, to jest taka osoba po prostu dla mnie nie istnieje, no i nie rozmawiam z tą osobą, a nie to, że jej nie lubię. A jeśli chodzi o Violę, no mieliśmy tam styczność po programie i okej, wiesz, to chodzi. Okay. Takie neutralne, że tak powiem, nie? Okej. Okay. Dlaczego akurat Chris? Z Chrisem zaczęliśmy się dopiero co poznawać, ale myślę, że mogłoby być z tego coś więcej. Do Mariety czuję taką jedyną więź z tych uczestniczek wszystkich, które mogę podejść, pogadać na swobodnie, o wszystkim śmiejemy się, jest naprawdę fajnie. Nie mówię, że na razie zajdzie coś więcej, ale chciałbym. Że ja chciałem to samo powiedzieć w tym momencie. Nie zostawisz mnie dla żadnej racji rzędy? Nie, nie mam się. Ja to być. Po prostu postanowiliśmy, że będziemy w tym szczerzy. I tyle. No Jezus, no ma kurwa Mateusz, mam motylki w brzuchach. Ja może mi się z tym stary, no to w dupie, jak spadnie. Zimady, Chris. Moi aktorzy teledyskowi. Skąd w ogóle pomysł na pierwszą piosenkę? Bo Baila Baila to była pierwsza piosenka. No. O, skąd inspiracja na tekst i teledysk, że tak, a nie inaczej wyglądał? Siedziałem, pisałem. To, co mi do głowy przychodziło, to po prostu sobie rozpisywałem. Też patrzyłem na Google Translator, potem też wysłałem do znajomych z Hiszpanii, czy z Ameryki Południowej. Mniej więcej mi tam też tłumaczyli, co i jak. I się napisało, no. Słuchajcie, jak coś się chce, to się po prostu robi. Bo ty hiszpańskiego się uczysz? Umiesz? Nie, jak to uczyłem. Jednak, żeby tak powiedzieć, żeby się uczyć, to też trzeba mieć pieniążki na to. Przed programem byłem samoukiem, potem po programie już miałem korepetycję, a w dniu dzisiejszym, załóżmy, mam też znajomych właśnie z Kolumbii, z Dominikany, z Puerto Rico i w miarę się dogaduję, ale to nie jest mój płynny taki hiszpański, że faktycznie gadam imperfekcyjnie jako po polsku. Dogadam się, ale jednak jak żeby mówić w jakimś języku, to moim zdaniem trzeba przebywać cały czas z tymi osobami i bym musiał na głęboką wodę, czyli załóżmy w Hiszpanii pomieszkać troszkę. A myślałeś o tym? Myślałem, ale na początku też trzeba mieć fundusze, żeby fajnie żyć, załóżmy, czy w ogóle żeby żyć w jakimś kraju, no to jednak tutaj muszę jeszcze się troszkę pomieszkać, ale moja dusza jest w Ameryce Południowej. Po prostu naprawdę tego chciałem. Mam motylki w brzuchu, mam taki stan lekkiego zakochania, zauroczenia. Żeby się tutaj dostać, do tego pomieszczenia, musiałem wystąpić też. No tak. W tamtym momencie w życiu bym nie powiedział, że będę u kogoś siedział w domu i komentował to, co się działo tam wtedy. Nie no, ja powiem ci więcej. Gdybyś nie poszedł do tego programu tam, to my byśmy w ogóle nie mogli siedzieć w tym mieszkaniu, bo ja bym go nie wynajmowała, no nie? Na pewno z każdym dniem to uczucie jest coraz głębsze z mojej strony. Na te setki to was brali tak od razu, jak coś się stało? Czy na przykład taki rytuał, że o, wieczorem to... Od razu. Gorące emocje, musi być tak gorące, jak słuchajcie, jajka na patelni. Okej. Chcę powiedzieć pierwszy raz tak szczerze w 100%, że ci ufam. Ufasz mi? No to jest najważniejsze, masz mi ufać. Chciałabym tego bardzo. Czego? Żebyś poszedł za mną. To moje rodzinne na No to jest bardzo. Jestem po prostu szczęśliwa. Mądra! Kochasz mnie? Tak. Gdzie też?
Naprawdę? Mhm. Naprawdę? Mhm. To jest bardzo ikonik scena. Kurczę, jakie to było. Kiski, ja cię kręcę. Hotel Paradise. No, nie dużo. Jak już raz się pocałowali ten pierwszy, to już potem poleciało. Chciałabym ci powiedzieć, że naprawdę się cieszę, że przyszłam do tego programu, że cię poznałam. Biedny, skrępowany pan z tyłu. Nie wiem, jak się zachować. Nie wiem, o czym mówicie, mordy. Ale fajnie jest chyba. Teraz będą wasze wspominki? Chyba tak, nie? Mhm. Ja już go wygrałem. Jeśli chodzi o program, to ja już go dla siebie wygrałem. Jestem w ostatni dzień w tym programie. Już nie mogę się doczekać. Witam was serdecznie, pięknie razem wyglądacie. Dziękuję, Klaudio. Dziękuję bardzo. Zdenerwowani, czy raczej nerwy? Pełen luz. Pełen luz, tak, nerwy puściły. Ja wierzę w to, że ty w tamtym momencie miałeś naprawdę pełen luz, ale Martyna to miała trochę chyba stresa, co? Miała, no. Wtedy stresowała się. Powiedz mi proszę, dlaczego akurat ty razem z Blondiną zasłużyliście, aby wygrać ten finał? Myślę, że u nas przede wszystkim wygrała szczerość, szczera relacja. Ale teraz patrząc na ten odcinek, nie, to słowo szczerość, nie? To jest chyba, tak. To jest chyba ulubione słowo Hotel Paradise, szczerość. A że ci mam pojęcie, że mam już dosyć tego słowa. Po prostu trzeba być szczerym i tyle. Raz trzeba było to powtórzyć, a nie kurwa 25 razy. Tymczasem te wszystkie osoby, które po prostu przez cały czas, kiedy tam były, to kombinowały jakieś rzeczy, oglądają sobie, to kurwa, no. Nie, nie na to, co innego miałam robić. Que pasó? Señorita, ¿qué pasó? Ej! Smutna jesteś, co? No tak, tak się zaczęło. I to jest ten słynny ryż z truskawkami. To jest dokładnie ryż z rzemem truskawkowym. Kurwa, pysiula! Zajebisty. No w Hotelu Paradise to mieliśmy super posiłki. Trzy posiłki. To sami robiliśmy, słuchajcie. I najlepsze jest to, że Maciek, załóżmy, to też był taki naczelny szef. I mieliśmy pełno zupek takich z paczki, nie? Takich a propos, załóżmy, jak ktoś by zgłodniał między obiadem a kolacją, czy między śniadaniem a obiadem. To Maciek normalnie z zupek z paczki robił makaron. Taki zajebisty. Kozak. Ja wam powiem, że on ma taki talent, jeśli chodzi o kuchnię, że do dzisiaj jemy jego dania. Jestem z tego dumny. Masz wyraziłowe wsparcie. Dziękuję. To masz wyraziłowe wsparcie. Bardzo nieważne. Bardzo rzadko się otwieram przed kimś. Ja dostałem takiego kopa w dupę w tym tygodniu z Czernodziem. Zrobimy wymiankę, ja z tobą. No i przyjaciele nie doli. No najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie, tak? Prawda. Powiem, że nawet bym się lepiej czuł. Ja mówię, że jeszcze wiem, to bardzo, ja w ogóle bardzo dobrze mi się z tobą gada, wiesz? Bo je słuchasz. Po prostu... to ludzi innych. Mam wrażenie, że są... Ale jesteś straszny. Postaci. Siedzą i rozmawiają z kimś i czekają tylko jakby na swoją kolej, zamiast słuchać tego, co ktoś mówi. Powinien być Hotel Paradise, loża szyderców. I ty powinnaś to prowadzić, słuchaj. Teraz mówisz, że ci jest na myśli. Lubię to, klikam lajka. Dobry pan TVN, jest pomysł, tak? Trzeba wykorzystać. Loża szyderców na Fame MMA jakoś się kręci. Na Fame MMA poszedłbyś się bić? No, poszedł. A miałeś jakieś propozycje od jakichś hajlik, coś miałem, tam gdzieś tam? Miałem. Przeróżne jakieś tam propozycje, zobaczymy. Może w tym roku coś się okaże. To ja bym kupiła pay-per-view. Z tym montowaniem. Baila, francuski Natalia, mon piusza rusza bue, mon piusza rusza bue. Kury! Siema, siema, widzu. Teraz ja montuję. Stary, będziemy się razem. Będziemy się razem. Pokażmy wszystkim. Przemoc to jest najważniejsze. Że wygrywa jednak jasna strona mocy, co? Dobra, no. Maciek! Jak na skazaniu! Maciek, co ty miałeś za minę? Widziałeś no, tego skazańca numer 5831? Mógł być jakiś taki odcinek z cyklu, kiedy oni zaczęli z Sandrą tak się strasznie ścierać. Skąd taka decyzja? Maciek, co ty masz tam za minę? Ty masz... Proszę panko, ten program zniszczył. Mi się wydaje, że to się chodziło o Sandrę. O to, co się działo w tym hotelu. Chłop do Polski. Ostatnie sytuacje, jakie miały miejsce w hotelu, zbliżyły mnie i Latino do siebie. Poza tym jest to na ten moment jedyny chłopak tutaj, któremu ufam. Mamy takie same wartości i kierujemy się nimi
Myślę, że jako jedyni tutaj w tej grze. Martyna jest bardzo dobrą dziewczyną. Połączyło coś nas w momencie, kiedy Adam i Wiolka nas opuścili. I wydaje mi się, że to zbudowaliśmy takie coś w sobie. A to jest zajebiste, że oni jakby zrobili węża. O, tu ja zrobię f***a Martynę. Viola pomyślała, o, ja zrobię f***a ciebie. Oni się zebrali i co? I tak idealnie, ten finał tak im idealnie sprzed nosa ktoś zabrał. I puścił was. Zajebiste. To było piękne uczucie. To jest cebula? No dzisiaj to mi mówią wszyscy. Ja lubię cebulę. Jak jesteś w związku? Jak jestem w związku? Na pewno jestem osobą kochającą, która nie widzi świata poza dziewczyną. Chcę, żeby miała pewność, że jestem tym jedynym facetem. No i... Wiola taka, kurde, nie udało się. Pani Bożenka z podwójki. Ja oglądałam ten odcinek z tym akurat fragmentem kilka dni temu. I ty powiedziałeś, no coś to w gazecie dla latynosu. W gazecie dla latynosu. Ja, że tak powiem, mam inne myślenie niż inni. Masz pieprzyki te obcisłe boksterki, kurwa mać. Tego wam nie przetłumaczę, bo nie wiem, co tam w danym momencie chciałem powiedzieć. Ostatnio widziałem taką panią, co powiedziała, że porno... właśnie... robi luki w mózgu. No ale dobra, już nic nie mówię. Sam się na minę wjechałem. Jedziemy dalej. Ja myślałam, że to jest żartu. Nie, no ja ci pokażę zaraz ten wywiad, że pani powiedziała, że porno robi luki w mózgu, a sam przed chwilą nie umiałem się wysłowić. Ja myślałam, że to jest właśnie część żartu, że to jest ten żart. Ja sam jestem żartem. Zapraszam was na pozycję. No i dobra, no i teraz na czym będzie to polegało? Daj się Klaudii wykazać. Wyciężyć może tylko jedna para. Za chwilę dowiemy się, która. Zadecydują o tym byli mieszkańcy hotelu. Sorry, nie, bo się bałam. Po pierwsze, no to znowu zrobili kopy w klej z poprzedniego odcinka, więc trochę się tego nie spodziewałam. Myślałam, że jak użyli jakby tego wcześniej, no to teraz nie zrobią drugi raz to samo. Ja tylko żałuję, że, nie, że ten finałowy odcinek nie był, że tak powiem, w Polsce na żywo. I że to widzowie by mogli głosować na to. No ale z jednej strony to by było cool, ale z drugiej strony... To jest alarm, żeby piankę nakarmić. Ważnego. Pokazałoby się, kogo lubią bardziej ludzie, jakby publika, ale z drugiej strony... O tak, ale zobacz, mają całe, załóżmy, wszystkie odcinki. No. Jest ten finał, załóżmy, na żywo. Mhm. I teraz to widzowie decydują, bo wszystko widzieli, co się wydarzyło, załóżmy, w hotelu. Decydujesz przez te odcinki, tak? Mhm. A jednak uczestnicy kierują się uczuciem. No tak, ale też właśnie ja mam największy problem z tym taki, że dosłownie w poprzednim odcinku też uczestnicy byli, decydowali o tym i teraz jakby znowu to jest to samo. Tak jakby ktoś, nie wiem, zapomniał pomysł w jakiś nowy albo, nie wiem, coś. Moglibyście, nie wiem, zagrać o to finał, o to, nie wiem, kulę złotą, nie wiem, zbijaka. To by było coś nowego, tak? To nie rozumiem, wiem. Czyli chcesz coś takiego innego, co jest inne. No. Rozumiem, zgadzam się z tobą. Zbijaka, a może w koszykówkę. No, też spoko, może być w bierki, tak? I nieważne, co nimi kieruje, muszą postawić się po jednej ze stron. Ciekawe, gdzie pójdzie. Obstawaj, dawaj. Prawo czy lewo? Jest to bardzo trudne do wymyślenia. Czy jest to człowiek, który prywatnie przyjaźni się z Chrisem od 1000 lat? Gdzie on może pójść? To przecież jest... No, wydaje... Nikt by się nie spodziewał tego. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ciężkie, ale słuchaj, przemyśl decyzję. Cześć, Matt. Cześć. Matt to brzmi jak Chris, nie? Cześć, Chris. Ja muszę to jakby przetrawić. Matt to brzmi jak Chris. No tak, no bo chodzi o to, gdzie pójdzie, nie? Aha. Czyli załóżmy, jakby teraz Maciej przyszedł i byś mi zadała pytanie, gdzie Maciej idzie, no to Maciek brzmiał jak blondyna, bo wiadomo, że pójdzie po stronie blondyna. Okej, dobra, może w tym szaleństwie jest metoda. Dzięki. Obserwuję cię, widzę to robisz. Dobra, jest. Halo, halo, ziemia. No nie, dobra, no. Matt to Chris, bo chodziło mi, że jak bracia, nie? Mhm. Nieważne, ja czasami widzisz sobie gazem bzdury. Przyznaję się. A
wzajemne bez... Sympatie, przyjaźnie, animozje i zadawnione spory. Ciekawe, gdzie pójdzie. No, ale Londino, to... w Londino idzie. Ale wiesz co? No i dlatego o to mi chodzi, że to jest jakby słabo zrobiony finał, bo ty jesteś na podstawie... Jeżeli oglądasz te odcinki, wszystkie, albo nie wiem, 65%, to jesteś w stanie to wszystko po prostu zgadnąć. Liczyć. Trochę TVN, dobry pan TVN. Dobry pan odblokowuje mi filmy, ale dobry pan TVN. Nie mogliście wpaść na jakiś taki, nie wiem, coś z twistem? No my proponujemy Zbijaka i Bielki, tak? Ty rozkminiasz, tak? A są ludzie, którzy żyją z odcinka na odcinek. I tak mówią, ty co się wynasz? Gdzie Szymon pójdzie? W takim razie jestem bardzo ciekawa twojego wyboru, ale obawiam się, że już go znam. Zbyt ciekawie nie będzie, no. Też was lubię, wiadomo. Dziękujemy. Ale jaja. Jezu Maria. Gdzie ona pójdzie? Kto byś powiedział? Gdzie ona może pójść? Ja myślę, że do Klaudii Endursi. A ja myślę, że idzie Marieta. Ja ci nie wytłumaczę, o to mi chodziło. Do końca. Cześć Julu. Cześć Klaudia. Miło cię widzieć. Ciebie również. Bardzo miło. Ja ci powiem, że to były przyjaciółki. One zawsze chodziły, pamiętam, na... Siku razem. Tak. Odeszłaś od blondyną. Czy uważasz, że gdybyś nie podjęła takiej decyzji, to ty stałabyś teraz u jego boku? Nie, absolutnie nie żałuję. Tak naprawdę nie żałuję żadnej podjętej decyzji. Myślę, że każda z nich miała wpływ na dalsze losy wszystkich uczestników. Więc gdybym tak zrobiła, to Martynka by tam nie stała. Także cieszę się, że wyszło jak wyszło. A ładnie powiedziała. Ale asekurancko. Ładnie. Peace and love. Latino boy. Oh yeah, baby. Tęskniłam za to. Ale ciekawe mnie, dlaczego to załóżmy od 12 roku życia teraz, jak patrzę na odznacznik wiekowy? Wiesz co, jakby dziecku małemu byś nie puścił za bardzo chyba. No tak, gdy masz 12 lat i patrzysz jak się całują i jak się zachowują, słuchaj, banda ludzi z różnych miast, z różnych dzielnic i z różnych rodzin. Jakby byli z tej samej rodziny, to myślę, że byłby większy problem, wiesz? I to by był bardzo ciekawy problem. No ona podejdzie do was, no bo przecież ona kosę tam... Szczerze? Nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że tak, że do nas. Chociaż po oni już nigdy nic nie wiadomo. No właśnie, to jest do tego, że mówię, że nie ustawiali wam dymów, tylko ewentualnie tam coś tam sugerowali, ale nie musiałeś tego robić, no nie? No i znaczy, no. Jak ktoś lubi dymy, no to będzie robił dymy, nie? Okej, okay. No czyli jak ona wróciła do programu, po tym jak odpadła i zaczęła robić te wszystkie swoje dziwne ruchy i odkleiła się totalnie, to znaczy, że ona się naprawdę odkleiła, nie? Że ją trochę odkleili na siłę. No jak zwać, to zwać. Słuchaj. Okej, się. Znaczy, jak zwał, to zwał. Ale zwać to po latynosku, słuchajcie, z gazety latynoskiej. Ale oczekiwałam, że zamiast Latino i Martyny będę ja i Szymon w parze. Wszyscy tak myśleli. Ty nie powiesz, bo w ogóle to nie działa tak, że program jest taki, że można go wygrać i każdy by chciał wygrać, a nie idzie do tego programu, żeby przegrać. A ja słuchaj, mówiłem na odwrót. Ja mówiłem, że się nie spodziewałem siebie w finale. I to jest ta różnica. Nie wiedziałeś, na czym ta gra polega i wygrałeś. Ty z Marietą bardzo się zaprzyjaźniłyście. No niestety po swoim powrocie coś między wami się popsuło. Czyja to była wina? Twoja czy Marietty? Moim zdaniem była to wina Marietty. Niestety nie naprawiła ona w porę naszej relacji i myślę, że ta końcówka była już wymuszona. Marietto, czy chciałabyś to skomentować? Nie. No i bardzo dobrze. Dymy. Dużo tutaj odklejeńców, no musisz przyznać, dużo tutaj, co jeden to lepszy w tym waszym teamie. Na to w ogóle inaczej patrzę, kompletnie na to inaczej patrzę. Brzmi ten dźwięk na TikToku, no dobrą żeście ekipę zmontowali. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych p***ów, kurwa. No to ona jest moim zdaniem w topce odklejeńców. No ale ci powiem, że tak pozaprogramowo, bardzo pracowita kobieta. Nie, no ja nie mówię, że nie, mówię w programie. W programie? Powiedz mi jedno, przez cały program, kto nie był tam odklejeńcem? No, to fajnie, że nie mieliście kontaktu ze światem zewnętrznym. Hotel odklejeńców Paradise. Wybór jest prosty. Nie, to tam się cieszyłem. Idzie Alvaro Perez. Sam jest typu alfa, jak to sam siebie określił. Wiesz o tym, że Adam wydaje książkę teraz? Znaczy chce pisać książkę? Nie wiem. Ja nie komentuję, że tak powiem. Ja już skomentowałam, także... Dobra, to jest niespodzianka dla mnie, co on wybierze, bo ten człowiek to chyba nikt nie wie, co mu siedzi w głowie. On był mocny. Pamiętam, że jak wszedł do hotelu, pozdrawiam cię Łukasz, to jak pamiętam, że jak wszedł do hotelu, to naprawdę to był człowiek zagadka. Nie? Ale on każdy czasem był... trzeźwiał? Trzeźwiał, kiedy pił. Wybór nie był łatwy, ponieważ nie miałem dużo czasu, żeby poznać wszystkich uczestników od początku do końca w programie. Teraz mamy taką samą pozycję.
Nie było mnie przy różnych koneksjach, spotkaniach, rozmowach. On nie wie, co ma ze sobą zrobić ten człowiek w tym momencie. Ale to jest Łukasz. To jest stan umysłu. No, dobrze, k***wa. Ale tak czułam. No, ale to ci powiem, że to i tak mimo wszystko da się wszystko wyliczyć. No, dla Macieja no, to teraz, jest trudna decyzja. No trudna, gdzie? No tu się z Chrisem zaprzyjaźnił, a... Teraz tego nie oglądam, bo jak ja to będę oglądał, zostanie opierniczony. Ale przecież już w hotelu byliście Bad Boys, trójca, Bad Boys. Ale Święta Trójca była. Wiesz, jak to jest? No, rozumiem, to zobowiązania jak w mafii, tak? Zdecydowanie uważam, że obydwie zasłużyły na finał. Prawda jest taka, że i wy jesteście praktycznie od samego początku. Uwielbiam naprawdę każdego z was pojedynczo, więc decyzja jest naprawdę, naprawdę ciężka dla mnie. Ty filozofie, ty. Kocham go. Ale on lubi mędrkować w tym programie. Jest, jest. No. A on tak naprawdę też ogólnie to jest mega inteligentny chłop, który potrafi się wypowiedzieć praktycznie na każdy temat, ale z nami to jest tak, że albo słuchajcie, powiem coś, co ma załóżmy 250 IQ, albo coś, co ma 5. Co za snek? Ale to bardzo niemiłe, naprawdę, opiernić się należy. Wiadomo, powiem jego dziewczynie, żeby zrobiła opiernicze. Jeżeli o mnie chodzi, to Chris musi wygrać, basta. Ciekawe, co teraz by powiedział. No właśnie. No dobra, to obstawiasz teraz. Ta laska też jest taka, że mało ją było widać, nie wiadomo kogo ona lubi w sumie, kogo nie lubi, ale coś mi... gra, że do was podejdzie. Okej. Okay. Sam jestem ciekaw, bo nie pamiętam. Dobra, teraz test. Jak ona ma na imię? Marta. Dobra, dobra, nie było tematu. To Marietta wyrzuciła cię z hotelu Paradise. Czy masz jej to za złe? Oczywiście nie mam jej tego za złe. To jest gra, spodziewałam się tego naprawdę i nie, no nie mam jej tego za złe. Skoro nie masz jej tego za złe, jestem bardzo ciekawa twojej decyzji. Proszę o twój wybór. Marta, dziękuję. Na minus! Ja byłem w stanie, ci powiem, wyliczyć. Z Martą? Z wszystkimi. Znaczy, nie no, Marta była, wiesz, są takie osoby, które... Ja już tam idąc, ja wiedziałem, jaki wynik. Martyna jeszcze wierzyła, pamiętam, się zdenerwowała, ale ja wiedziałem. Słuchaj, dla mnie tak, mówię, doszedłem do finału, to było dla mnie coś niesamowitego. No i zajebiście, no. Dla mnie to już była wygrana, naprawdę. No, ale wiesz, jakby tak naprawdę, no niech wam nie odbierze tego, że się pobawiliście, no nie? Bo wybijał się, kto chciał się wybić. Tak. I teraz życie toczy się dalej, ja tak naprawdę, no kur, i tak jesteście w tym finale, no nie? To jest też fajna trampolinka, załóżmy, jak ktoś chce, załóżmy, coś właśnie porobić, nie? I to każdemu polecam, jeśli faktycznie ktoś chce, załóżmy, szuka w programu, gdzie może być w miarę lub sobą, tak? Bo wiadomo, w miarę, mówię dlatego, że jak są kamery, to nagle się ludzie zmieniają, jak na imprezie u cioci Halinki, gdzie nagle wszyscy są grzeczni. Po prostu, no, to słuchaj, potem jest prawdziwe życie, nie? W prawdziwym życiu jednak trzeba walczyć i tak, załóżmy, ty masz content, który, załóżmy, faktycznie robisz i jestem pełen podziwu, że od zera zaczęłaś, a teraz w danym momencie masz... O, przestań. No, dla mnie to są propsy mega, słuchaj, bo tak naprawdę... Przecież ja na garbie waszych. Ale siedzę, słuchaj, troszkę w tym, że tak powiem, show biznesie, tak? Bo to już mija drugi rok i wiem, jaka to jest ciężka praca. Więc obojętnie, kto by co nie gadał, dla mnie wow, naprawdę. Dziękuję, bardzo dziękuję. My tam mogliśmy stanąć i mogliśmy wygrać ten program. Ale do Maćka mówi. Mm. Ona miała strasznie długo żal, co? Dobra, nie. To ja ci powiem. Okay. To jest Sandrita. Witaj. Sandr, tak naprawdę, to gdybyś dobrze pokierowała tą grą, to teraz mogłabyś ty stać tutaj z Chrisem. Wszyscy by mogli tak naprawdę. No, no to jest taka gadu stary dziadu, jakby... Jak w Milionerach, witam serdecznie, Hubert Urbański. Ciężka decyzja. Nie, ciężka decyzja, wiedziałem, że tak będzie. Bo dzień wcześniej na Pandorze powiedziałem jej parę słów i dlatego się obraziła. Serio? No. Co jej powiedziałeś? Że jest taką czarną ambą. I oczywiście bez obrazu, że to nie miało być, nie? Tylko wtedy, załóżmy, w tym programie faktycznie widziałem takie coś, załóżmy, że chciała obijać Maćka. Potem, załóżmy, też widziałem, jak, załóżmy, idzie w stronę Mata, gdzie mówi, że to gra, tak? A teraz w grze, robić grę, to aż sam nie rozumiem, wiesz, co jest grą, a co jest tą drugą grą.
I ona się w tej incepcji sama jakby zaplątała, no nie? Tak, i dlatego tak jej powiedziałem i ona powiedziała, że lubiła mnie, a od tego momentu, kiedy jej to powiedziałem, to no nie, a ja mówię, że okej, okay, no słuchaj. No to Elo. Ja im kibicuję, będę ich wspierała. Jak już stanęłam za nimi, to życzę im jak najlepiej. Jak im kibicujesz, będziesz ich wspierała? Nie, otwierzę Insta Story raz na 3 miesiące. No, to już jest koniec i to taki smutny koniec, bo było tak krótko. Ania to kochana dziewczyna. Marietta? Czy Martyna? A teraz to wiesz. A myślałem, że pójdzie do mnie. Akurat z Anką miałem dobry kontakt. Anka taka fajna, też dziewczyna szczera. No, Ania taka wesoła, ja ją lubiłam. Ona często też mówiła jakieś takie rzeczy, że nie wiem, kogoś opieprzyła czy coś, to byłam taka dobrze, dobrze ją koło. Taka kobietka z jajkiem. Najbardziej to mi ona zaimponowała, jak Adamowi tam... Przy barze. Tak, przy barze pojechała. To było bardzo ładne. Marietto, Krisie. Jesteście zwycięską parą finału hotelu Paradise. No i dobra, no i fajnie. Teraz będzie ten moment, w którym oni decydują się, czy uciekają z pieniędzmi jakby sami, mm-hmm. czy dzielą się tym pół na pół. No dobra, chcę zobaczyć, jak to wygląda, bo oni to hype'owali od samego początku i nie wytłumaczyli, jak to ma być. Przekonajmy się w końcu. Już za chwilę na mój sygnał będziecie krok po kroku zbliżać się do siebie. Każdy kolejny krok oznaczać będzie wysokość nagrody, którą w danym momencie możecie zdobyć. Jeżeli dojdziecie do samego końca, nie upuszczając kuli i patrząc sobie głęboko w oczy, wytrzymacie minutę, oznaczać to będzie, że chcecie podzielić się na pół nagrodą. W takim przypadku każdy z was otrzyma po 50 tysięcy złotych. Maciek jest taki, tak, ja trochę relituję z nim, wiesz? No dobra, no a jak to zrobić, kocham żeby... Go. Jak na niego patrzę, co on tu robił, nie? Ja po prostu mam bekę taką, że wiesz o co chodzi. Masz jakąś przyjaciółkę czy przyjaciela. No, no. To jest opowieść, że teraz nagle widzisz dwa lata temu, jak się kompletnie nie znaliście i no. nagle widzisz jego miny, co on robi. Znaczy ja bym musiała się tak z 10 lat cofnąć, ale... O to 10 tak, lat, no. Już, nie? No to inaczej, to moich przyjaciół takich, których miałem wcześniej przed programem, no to też 10 lat temu, nie? Ale to jest, że tak powiem, mój świeży przyjaciel. Świeżynka, fresh. Teraz muszę się dowiedzieć, co się zrobić, żeby zrobić kogoś. Jest tylko jedno ale. W każdym dowolnym momencie możecie rozbić kulę. To z was, które zrobi to jako pierwsze, zgarnia tylko dla siebie kwotę opisaną na danym polu. No oni się podzielą na pół, to wiadomo jakby, bo oni są za mili dla siebie, ale jak wy mieliście na przykład ugadane z Martyną, co robicie jakby co? Że bierzecie na pół, czy że nic nie wiadomo i no ktoś... co ty, ja bym poszedł do końca, no wiesz o co chodzi, nawet jakby mnie wykiwała, no to dużo się mówi, ale wiesz, moja duma i zasada by nie pozwoliła na to, żeby to opuścić, no wiesz, no przeżyliśmy takie piękne chwile, że fajnie zakończyć to wisienką na torcie, a nie zbiciem jakiejś kuli, kurwa, no. I talerzami w domu. Czy ufacie sobie na tyle, by wierzyć, że wasz partner nie upuści kuli jako pierwszy? Przekonajmy się o tym już teraz. Jezu, jakie to by było przykre być tą osobą, która idzie i tak wierzy w to, że no dobra, to zaraz będziemy mieć to na pół i widzisz, jak ten drugi człowiek puszcza to, leci na to stówę i jest like, dobra, to ja biorę wszystko, spalaj. Może Hotel Paradise to po prostu teleturniej i tak trzeba o nim myśleć. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, a zwycięzca może być jeden. Po co komu 50 tysięcy, skoro może mieć 100? Dobra, narrator, nie sraj, bo wszyscy wiemy, jak jest. Poproszę was o pierwszy krok. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tak, no Damian, będziesz musiał to tak, wiesz. Damian. Idziemy spać. Stanęłam na początku tej całej ścieżki z tymi kwotami i Chris w ogóle się na mnie nie patrzył. On w ogóle na mnie nie patrzył, nie patrzył w moją stronę i naprawdę poczułam taką troszeczkę niepewność. Mówię, czy on tak gra? W
kolejnych edycjach, z tego co wiem, w finałach, się dzieją różne rzeczy. No i zajebiście. Bo już znają koncepcję tego wszystkiego. Mhm. Załóżmy, nasza edycja, my wchodząc do naszej części, tak, czyli do jedynki i dwójki, to nie widzieliśmy, na czym polega program. Bo to była nowość, tak? Ale załóżmy, trzecia, czwarta edycja i piąta czy szósta, teraz jak są, no to już mają świadomość tego. I teraz tam są, wiesz, teraz tam jest dopiero jazda. No, tam każdy, słyszałam. Bo tam każdy chce, wiesz, kombinować, każdy chce, wiesz, manewrować w jakiś swój sposób, nie? My akurat, jeśli chodzi o naszą edycję, wydaje mi się, że to była taka najbardziej kulturalna edycja ze wszystkich. I w sumie trzecia edycja, z tego co wiem, bo, że tak powiem, jak scrolluję sobie Instagrama, no to tam, że tak powiem, czasami mi się te urywki pokazują. I jak widziałem te urywki, no to faktycznie z tego co widzę też, jak po komentarzach, no to pierwsza i trzecia to były takie edycje, gdzie było dobro, miło, fajnie. Reszta edycji to było po prostu... Jazda. Jazda. Od tego momentu każda kwota przewyższa wysokość nagrody, którą możecie zdobyć. Gdybyście do końca doszli wspólnie i chcielibyście się główną nagrodą podzielić na pół. Wystarczy jeden gest. Do zakochania jeden krok, jedyny krok, nie więcej. Nie podobają mi się twoje sceny zazdrości. Teraz będą wyciągać wszystkie te fragmenty, trzy sytuacje, w których się pokłócili. Minuta minęła, poproszę o kolejny krok. I kolejny krok, i teraz uwaga, kolejne sytuacje. Jeżeli któryś z was upuści kulę, tyle właśnie. Ale na jej 70 tysięcy, jak ona mówiła, że ona chce nos zrobić, a potem powiedziała, że nos dychę kosztuje. To po chuj by było 100 tysięcy, wystarczy 50. I jeszcze zostaje, o, może 5 nosów zrobić za to. No wiesz, ale... Sobie, mamie, koleżance. Ale wiesz, jak to jest, jak może załóżmy mieć jedną paczkę chipsów, a pięć paczek chipsów? Żartuję. Wiesz co? No mi tłumacz, że żartujesz, bo się wczułem. Grasz mi teraz na emocjach. Jaki wąż? Dlaczego akurat wąż? No bo wiesz co, to akurat paczkę nam wysłał kolega, żebyśmy odpakowali, żeby miał na odcinek i w środku był wąż i ja nie wiem. Myślę, że to po prostu on nas tak widzi. O. Mamy się bać. Taką relację z Filipem mamy teraz, wiesz. A, węża we mnie widzi. Rozumiem. Co ja tu robię? Proszę się, do widzenia. PiS naprawdę na mnie nie patrzył za bardzo i ja byłam taka, Boże, czy ja się zaraz zaskoczę? Czy ja czasami zaraz rzucę tą kulą? Czy sama zaskoczę? Powinien PiS zrobić tak, o! Albo to, ups, o, sao, spadło. O Jezu, przez przypadek! Ej, ale tak bez kitu, jakby komuś naprawdę wyleciało z ręki, to przez przypadek, co wtedy? To już wtedy trudno. Wiesz co, ogólnie jak rozsumieć teraz to wszystko, jak ja bym to załóżmy zrobił, ugadałbym się załóżmy z Martyną, na takiej zasadzie załóżmy, że ja albo ona rzuciłoby to na samym końcu. I tak się dzielicie, potem po programie, tak, ale dokładnie. Byłyby dymy, więcej by osób o was gadało. Prosta sprawa. Ta. Ale tam myśli, Chris nie, Chris ma uczucie, ale tam widzę jakiegoś takiego diabełka, który mówi oj, chyba rzucę. Przed wami ostatnia minuta na podjęcie decyzji. Czy ja cię mogę ufać? Nie rzucą, no przecież każdy to wie, co pajacujesz. Poczekaj chwilę, może coś się wydarzy. Daj troszkę, wiesz, upust emocjom i zobacz to jako nowy odcinek, byś to oglądał pierwszy raz. Oglądam to pierwszy raz. No ja wiem, ale chodzi o pierwszy raz w ogóle w życiu, Hot Paradise. A, no. Bo myślę, że nagle włączyłaś, załóżmy. To byłabym bardzo wysoce schołowana, byłabym taka, czemu ci ludzie stoją z takimi złotymi jajkami? Dobra, skip. No ty nazwałabyś to jajka. Ci powiem, że chyba czytałaś poradnik dla tenosów. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gratuluję wam! Ile warta jest miłość? Nie ma ceny. Tak jak dwie całe kule hotelu Paradise. Jak to mówią moi drodzy, coś się kończy, coś zaczyna. Wiadomo co, wiadomo kogo. Obejrzeliśmy, moi drodzy widzowie, cały sezon pierwszy hotelu Paradise. 30 parę odcinków. Helikopter, helikopter! Wiesz co, powiem ci, że czuję się dość surrealistycznie w tym momencie. Z jednej strony dlatego, że obejrzałam po pierwsze cały ten program. Po drugie, że cały ten program skomentowałam. Po trzecie, że teraz trochę nie wiem, co zrobić ze swoim kanałem. Po czwarte, siedzimy tutaj razem i jakby surrealizm tej sytuacji jest dość duży. Dziękuję ci bardzo pięknie za wystąpienie w odcinku. Dziękuję widzowie za obejrzenie, kurwa, pięknie całego sezonu.
tego programu. Dziękuję i Mateuszowi, i Damianowi, bo oni dzielnie montowali przez cały czas. Najpierw Mateusz, potem Damian. Dziękuję wszystkim osobom, które ze mną nagrywały. Filipowi, Pawłowi, Ewie, Dramci, Kamilkowi, który nagrywał ze mną miliard odcinków. Przeprawa duża była to. Ja się tu podpinam. Ja też dziękuję wszystkim, słuchajcie, zebranym widzom, słuchajcie, że chcieliście oglądać w ogóle takie coś jak Hotel Paradise, że tutaj oglądaliście prostrację. Fajnie było. Dziękuję moim rodzicom, w szczególności mamie i tacie. Dziękuję sobie. No, to teraz piszcie, co oglądamy następnego.